Restart. Cześć, witajcie. Słuchajcie, chciałbym Wam pokazać mój model silnika. Egzemplarz 2019. Słuchajcie, jest to silnik VK. Tu jest akurat V4. Tutaj mamy silnik, który jest aktualnie w projekcie V10. Porozpinam to wszystko, żeby Wam tu pokazać, że to faktycznie działa. Uciekał mi, dlatego musiałem go złapać. Więc słuchajcie tak. Po rozłożeniu silnika na części pierwsze wygląda to w ten sposób. Nie ma tu jakichś cudów, nie ma tu niczego, tak jak widzicie. Silnik, słuchajcie, bardzo nowatorski. Wykonany no dosyć specyficznie, słuchajcie. Generalnie muszę Wam powiedzieć, co wykorzystałem do zbudowania tego silnika. Myślę, że producenci silników zaczną na bazie tego, słuchajcie, robić. Dlatego, że silnik jest bardzo ekonomiczny, bardzo mało prądu pobiera. Przede wszystkim jest cichy. No i na aktualną chwilę ekologia, myślę, że będzie biła tutaj numer jeden. Myślę, że takiego projektu silnika jeszcze nikt nie stworzył. Podobne jakieś tam gdzieś bywały. Natomiast słuchajcie, co? Co wykorzystuję w moim projekcie i zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, wykorzystuję, może przybliżę to, żebyście Wy to widzieli. Wykorzystuję do tego, słuchajcie, cztery halotrony. Tu mamy cztery halotrony. Każdy z halotronów podaje, słuchajcie, impuls do tutaj naszego regulatora PWM. Zrobiony, słuchajcie, z czterech generatorków. Tu mamy cztery generatorki, cztery tranzystory, które są wyjściowe jako MOSFETy. No i słuchajcie, cztery ceweczki. Najwięcej czasu, słuchajcie, zeszło naprawdę z tym, żeby zgrać przede wszystkim czasy synchronizacji sterowania jednego drugim garem. No i słuchajcie, jak to tak naprawdę się odbywa, żebyście Wy to widzieli. Zobaczcie. Na aktualną chwilę, nawet będę musiał chyba to przybliżyć, nie? Zaraz, bo pineski mi tu przeszkadzają, a musiały być. Bo kurczę, bo mi uciekał silnik. Najnormalniej w życiu. Dobra, pinesek już nie mamy. Odłączymy przewodnik zasilający. Dobra. Co by się tylko nie oberwał. No i więc słuchajcie, rzecz jest jaka. Tu teraz do światła będzie to widać. Myślę, że będzie widać. O, zrobimy teraz ładnie tak zbliżenie. Więc tak. Tłok, który wychodzi do góry. Oczywiście tłoki są zmodernizowane. Zaraz do tego dojdziemy. No myślę, że Wy tego nie widzicie jeszcze, a teraz będziecie widzieli. Tłok, który wychodzi do góry poprzez magnesik naklejony tam na tłoku, daje informację do tego halotronu. Oczywiście te halotrony są celowo tak porozginane, bo chodziło o czasy, żeby czasy udało się synchronizować z wyjściem magnesu i sterowaniem cewki. Oczywiście nie cewki tej, tylko teraz tak, słuchajcie.
Tu jest V-ka, są cztery gary, czyli jest po prostu normalna sekcja jak w silniku. No jakbyśmy to z której strony nie zaczęli liczyć, tu rozrządu nie mamy. To jest o tyle chwała, że właśnie koszty redukcji takiego silnika już zmaleją. No i teraz tak, ten halotron podaje, słuchajcie, informacje do generatorka. No, będę musiał to odsunąć troszeczkę, o, żebyście wy to widzieli. Podaje informacje do generatora, który poprzez swój PWM, może nie do generatora, jak do PWM-a, regulatora, który zaczyna wysterowywać tłoka. O, w tym momencie, słuchajcie, kurczę, nie widać tego, nie? Ten halotron podaje informację tu. Z tranzystora naleci prąd, który wysterowuje tą cewkę, czyli tłoka, który ma wejść do góry. I ta cewka zostaje zasilona z tranzystora tutaj. Następnie ten tłok, wychodząc do góry, pojawia się magnesik przy halotronie. Ten magnesik podaje informację halotronem do wysterowania tej cewki. Ta cewka wciąga tłoka. Tłok podaje informację poprzez halotrona na wysterowanie tej ceweczki. O, i ta ceweczka ciup, wciąga. No i teraz tak, słuchajcie, no ktoś by zadał pytanie, no chłopie, ale co ty faktycznie pokazujesz? No silnik plastikowy, parę cewek nawiniętych i halotrony i to ma działać? No właśnie, słuchajcie, no i tu was, kurczę, muszę niestety zaskoczyć, że tak. Natomiast nim rozbiorę ten silnik, to słuchajcie, jeżeli filmik się będzie komuś przydał, liczę na łapeczkę w górę. Jeżeli macie pytania, jeżeli macie projekty, jakieś patenty, jakieś kombinacje, z którymi chcecie się podzielić, no to stwórzmy jakiś krąg taki, żebyśmy mieli jakieś takie większe koło manewru, będziemy się wymieniali jakimiś poglądami i tak dalej. W każdym bądź razie zapraszam przede wszystkim do subskrybowania kanału. Będziecie widzieli coś tam nowego, co ja staram się gdzieś tam wkleić, pokazać i tak dalej, jakieś tam inne projekty. No następnym, słuchajcie, projektem na pewno, który się ukaże, to będzie obudzenie tej fałki, tylko nie w tym układzie tutaj tych tłoków. Będę chciał to ożywić. O, będę chciał to ożywić, żeby to ładnie pracowało. Słuchajcie, no nie muszę tłumaczyć wam, z czego to są silniki. To są silniki, słuchajcie, z klocków Lego. Ja wam zaraz pokażę różnicę, żebyście widzieli silnika, tylko wiecie co? Podpinam tutaj te włoski. O. Rozdzieram te włoski, żeby wam pokazać, że to faktycznie, no, próbuję zadziałać. To jest, widzicie, cała kombinacja mojej elektroniki. Włoski mam delikatne, także przy delikatnym ruchu one już się niestety obrywają. Ale to jest tylko projekt. Dobra. No i mamy na przykład, słuchajcie, mamy naszą ceweczkę tutaj. O. Mamy naszą ceweczkę. A. No to tak, ceweczkę wykorzystamy dopiero jak otworzymy tłoka, nie? No to dobra, kurczę. W każdym razie, słuchajcie, co? Co muszę powiedzieć? Cały projekt zasilany jest z 8 V. Muszę wam niestety pokazać to. Wypnę zasilacz. No, mam tu, słuchajcie, przerobiony zasilacz, którym ustawiam sobie 8 V na wyjściu. Teraz, kurczę, oddalimy troszeczkę. Nie da się, dobra, nieważne. 8 V idzie na zasilanie, halotrony spokojnie wytrzymują. To są halotrony, których bodajże można do kilkunastu V podać prąd. Co potrzebujecie do takiego projektu, jeżeli byście chcieli zbudować? No słuchajcie, koło zamachowe niestety jest potrzebne. Jak w każdym silniku, testowałem i tu był największy problem, stworzenie silnika z kołem zamachowym różnym. No za duże koło było, za duży problem, żeby ta cewka mogła go przekręcić. Za małe koło znowu, kurczę, nie było jednak tego przerzucenia dalej. Także sama nazwa koło zamachowe, żeby ten zamach był, nie? Tak to właśnie wygląda, ale dobra, słuchajcie, co bym nie owijał, pokażę wam faktycznie, tylko zaraz, żebyście wy to widzieli.
na jakiej zasadzie ten silniczek jest u mnie zbudowany. No i klocki się sypią. Zabrałem klocki synowi, tylko nic mu nie mówcie, nie. Tu nie ma, słuchajcie, cudów. Tego nie można inaczej w żaden sposób napędzić. No musiałbym napędzić, chyba że ewentualnie zwałka. Ale zwałka, gdybym to napędził, to byście to widzieli. No i widzicie, tu pracują cztery tłoki. Elegancko, nie? No i co, słuchajcie. Troszeczkę ciężko będzie mi to otworzyć. To wszystko jest nasmarowane. Niestety, pamiętajcie, jak robicie silnik, olej to jest numer jeden. Natomiast będę się starał otworzyć jakikolwiek cylinder, żeby wam pokazać tłoka. O, kółeczko zamachowe już mi spadło. Narysowałem tutaj taką specjalnie spiralkę, żebyście widzieli, że to coś się próbuje kręcić i obracać. No i dobra. I wyciągamy naszego tłoka. I ta-da-da. To jest, słuchajcie, tłok przeze mnie zmodernizowany. Tak jak widzicie, co na tym tłoku się znajduje? Znajduje się magnes i znajduje się pierścień. No i tutaj to jest cała, słuchajcie, zagadka i cały pic, na którym spędziłem kupę czasu. Wykonany jest pierścień celowo dobraną taką gęstością materiału, żeby to pole magnetyczne no, miało jak największą sprawność. Tutaj był największy problem. No i słuchajcie, na każdym tłoku, jak każdego tłoka byśmy wyciągnęli, mamy dokładnie to samo. Widzicie? Jest magnesik. Ja wam zaraz pokażę, że tu magnesik faktycznie jest. Zobaczcie, tutaj mam pineskę. Widzicie? Ten magnesik podniósł pineskę. Zaraz zobaczymy, czy podniesiemy nóż. Niesiemy i nóż, widzicie? I każdy jeden tłok u mnie wygląda tak. Także słuchajcie, gadżet buyer, naprawdę, jeżeli ktoś chce takie coś zbudować, to jest naprawdę no, super atrakcja, jeżeli się coś uruchomi i się stworzy, nie? No i dobra, ale teraz chcę wam faktycznie pokazać, że to coś działa, nie? Tylko nie wiem jeszcze, jak ja to zrobię. Ale myślę, że się nam uda, żebyśmy to widzieli wszyscy razem. Dobra, tu mamy tak wspólny biegun. Wspólny biegun. Tylko muszę z powrotem zasilacz włączyć do prądu. Także słuchajcie, silnik tego typu, jeżeli powstanie w realiach, będzie miał bardzo duże możliwości wykorzystania, dlatego że, słuchajcie, jest bardzo ekologiczny. No i przede wszystkim nie posiada jakichś części mechanicznych typu pstryczki, jak gdzieś tam ktoś stworzył, żeby pstryczki zamontować, które najnormalniej w życiu no, się zużywają, bo to są rzeczy klik, klik, klik. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tu jest po prostu generator, który tym steruje. Są tłoki. No i teraz tak, pokażę wam taką rzecz. Nie wiem, czy mi się uda włożyć tłoka do środka. No, chyba siedzi tłok, nie? Widać go? Nie widać go. Oj, zszedł chyba poniżej swojego poziomu. Spróbujemy go wciągnąć, nie? Niestety jest za nisko. Nie mogę go wciągnąć, bo on już prawie wyleciał.
szaleństwo. Nie tak zrobimy. Jego musiał troszeczkę podciągnąć wyżej. Wiem, że nie jeden się stresuje, bo już chciałby zobaczyć, że to faktycznie go wciąga. O, w ten sposób myślę, że się to uda. No i... I co się dzieje? Tłoka już mamy przy cewce, więc go nie wciągniemy. No i co się stało? Kurczę, zasilacz odmówił. A kurczę, przekręcił mi się zasilacz. Wiecie, bo jest mi niewygodnie go zapiąć. O, słuchajcie, w ten sposób będziecie go lepiej widzieli. Tłok można zamieniać między cylindrami. Nie ma jakiegoś konkretnego wymiaru. O, nie wiem, czy to było widać. O kurczę, nie widać było. Nie widać, kurczę, było, jak zassało mojego tłoka. Nic, słuchajcie, tak to widzę, mi się nie uda, żeby wam to pokazać. Poskładam, wiecie co, korby jeszcze raz. Na zmontowanej korbie wam pokażę, że jego wciąga do góry, bo tak, kurczę, nie mogę go ustawić w tej pozycji. Takiej poniżej, bo słuchajcie, cewki nawinięte są tutaj dwupoziomowo. U tu ceweczki celowo są zawinięte dwa poziomy. No i co? Pierwszy poziom jest, słuchajcie, mocniejszy, drugi poziom jest słabszy, bo zależało na tym, żeby ten proces wciągnięcia samego tłoka do góry, żeby ta cewka pierwsza o większym prądzie bardziej go wciągnęła tutaj wyżej. A później już tylko było dociągnięcie do góry, czyli ten po prostu moment uderzenia, żeby było o wiele większy. O, klik, wciągnęło tłoka z powrotem. No właśnie. Także tak to wygląda. Także jak ktoś chce zbudować tego typu silnik, to słuchajcie, macie już jakąś poradę. A jak to zbudujecie, może by jeszcze wyjdzie wam jakiś ciekawszy i lepszy, nie wiem, próbujcie. W każdym bądź razie, póki co ja na razie stworzyłem tego typu motorownię. Możecie sobie zamieniać, różne sekcje robić. Dlatego, że ten silnik na tyle umożliwia, że możecie sobie kombinacje zrobić, w jakiej kolejności chcecie, żeby te tłoki pracowały. Ja akurat sobie taką konfigurację zrobiłem. No i nie może się zmienić, dlatego że sekcja musi być u mnie zachowana. Złożeniem jest troszeczkę problemu zawsze, bo te tulejki naprawdę na ciasno muszą powchodzić. Ja muszę przede wszystkim równo wejść.
O. Mamy zachowane wszystko. No i teraz musisz sprawdzić, czy jest tak, jak powinno być. Czyli ten tłok idzie do góry. Podaje informacje do tego. Ten podaje informacje do tego. Ten halotron podaje informacje do wciągnięcia tego tłoka. Natomiast ten podaje informacje i wciąga tego ostatniego. No. Tak to właśnie działa. Także widzicie, można coś zbudować. Także jeszcze raz dziękuję za stracony czas. Jeżeli ktoś oglądał, jeżeli się komuś przydało. Ja muszę go z powrotem do kupy poskładać, popodłączać kolejne cztery druciki, podłączyć wspólny punkt. Słuchajcie, wspólnym punktem, stosując tego typu, tak jak ja tutaj Pawłema zrobiłem, jest plus. Tu mamy plusa zasilającego, bynajmniej ja mam plusa zasilającego, a MOSFETy, o, zwarł się MOSFET 1, MOSFETy sterują już u mnie masami, także cztery masy sobie robią trrr, i to jest cała sekcja. Także widzicie, tak to wygląda i to naprawdę pracuje. Także jak za niedługi czas zobaczycie, to już będzie silnik V10, który będzie pracował. Także póki co, dzięki. No i cóż, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.